Sandomierzu, na przedmieściu, żyło sobie braci sześciu. Sześciu synów krawca Dropsa, który umarł zjadłszy klopsa. Tomek z braci był najmłodszy. Ciągle mówił coś trzy po trzy, raz do sasa, raz do lasa, więc uchodził za głuptasa. Włos miał rudy, nos perkaty, dziurawe portki w kraty. Rzekło tedy pięciu braci: Tomku, myśmy nie bogaci, a za ciebie nikt nie płaci. Nie masz żony, nie masz dziadek, nic nie robisz na dodatek. Jesteś głupi, trudna rada. Dosyć mamy darmo zjada. Rzecze brat najstarszy. Tomku, jest za ciasno w naszym domku. Chcesz czy nie chcesz, ruszaj w drogę. Dużo tobie dać nie mogę. Koło drogi, niedaleko, stoi bocian ponad rzeką. Weź w prezencie go ode mnie. W dwójkę będzie wam przyjemniej. Drugi brat powiada: Tomku, idź, pomieszkaj u znajomków. Ja ci chętnie dopomogę i coś niecoś dam na drogę. Za uborą sosna rośnie, jest wiewiórka na tej sośnie. To majątek dla matołka, weź ją sobie do tobołka. Nie chcę, Tomku, rzecze trzeci, by na świecie było źle ci. Za stodołą myszka skrobie, myszka polna, weź ją sobie. Czwarty rzecze, ruszaj z Bogiem, chętnie dam ci coś na drogę. Pod parkanem biegnie ścieżka, a przy ścieżce ślimak mieszka. Przyjmij, bracie, go od brata, choć to dla mnie wielka strata. Wreszcie brat powiada piąty: idź, przeszukaj wszystkie kąty, znajdziesz w jednym z nich stonogę. Weź ode mnie ją na drogę, bo ci więcej dać nie mogę. Tomek ścisnął ich serdecznie, podziękował bardzo grzecznie. Zapakował swe manatki w perkalową chustkę, w kwiatki. Wziął na drogę chleba, fajdę. Może skarb po drodze znajdę? Włożył czapkę, zapiął kurtkę, a gdy wyszedł bracia furtkę, szybko za nim zatrzasnęli, poczekali do niedzieli, wreszcie z ulgą odetchnęli. Idzie Tomek w świat szeroki, za maszystę stawia kroki. Na grzebieniu gra walczyka, a tak wabi ta muzyka, że tuż za nim środkiem drogi kroczy bocian długonogi, przystrojony w białe piórka. Za bocianem mknie wiewiórka. Za wiewiórką myszka polna. Za nią ślimak pełznie zwolna. A stonoga, sapiąc srodze, dudni setką nóg po drodze. Tomek patrzy się z zachwytem na skowronki pod błękitem, na pasące się owieczki, na płynące w poprzek rzeczki białe gąski, na obłoczki, na prześliczne te widoczki. Wreszcie usiadł sobie w cieniu, grając pięknie na grzebieniu. I muzyki tej w skupieniu słucha bocian, ślimak słucha, myszlak stawia pilnie ucha. A wiewiórka ze stonogą wprost nasłuchać się nie mogą. Tomek przerwał i powiada: Zaszczyt dla mnie to nie lada, tak szanownych mieć słuchaczy. Niech więc każdy usiąść raczy. Państwo chyba nie pogardzą. Miejsca nie brak, proszę bardzo. Wszyscy kołem go obsiedli. No a co będziemy jedli? Bez pieniędzy jeść nikt nie da. Z pieniędzmi u nas bieda. Posmutniało towarzystwo. Nie nakarmi nas lenistwo. Bocian duma, skubiąc piórka. Zastanawia się wiewiórka. Mysz układa plany nowe. Ślimak łamie sobie głowę. A stonoga z miną błogą dłubie w nosie jedną nogą. Wreszcie Tomek po namyśle rzekł: Zważyłem wszystko ściśle. Tworzę trupę. Rozumiecie? Żyć będziemy znakomicie. Ludzie lubią przedstawienia. Zarobimy bez wątpienia. Wyjmę grzebień, pięknie pogram i ułożę cały program. Bocian rzekł: To nie jest głupie. Ja wystąpię w twojej trupie. Ślimak wylazł ze skorupy. Przyjmij mnie do swojej trupy.
Mysz krzyknęła świetnie, brawo! Zatęskniłam już za sławą. A wiewiórka ze stonogą wprost nacieszyć się nie mogą. To dogadza nam szalenie. My artystki, my na scenie. Tomek wziął się do roboty, pełen werwy i ochoty, więc rozejrzał się w zespole. Poprzydzielał wszystkim role, powymyślał co niemiara sztuk przeróżnych. Sam się stara wytrecować trupę całą. Będzie teatr, jakich mało. Towarzystwo się zmachało, było głodne. To też Tomek przyniósł trupie garść poziomek, mówiąc: Panie i panowie, odpoczniemy w Klimontowie. To nieduże jest miasteczko, niedaleko stąd, nad rzeczką. Za to ludzie nie są skąpi. Trupa nasza tam wystąpi. Stany poszli. Z horyzontu wyrastają dachy z gątów. Widać domki. To Klimontów. A pod niebem, pod wysokim, idzie Tomek żwawym krokiem, grając pięknie na grzebieniu. Za nim w pewnym oddaleniu kroczy bocian długonogi. Mknie wiewiórka środkiem drogi. Za wiewiórką myszka polna. Za nią ślimak sunie zwolna. A stonoga, sapiąc srodze, zbiera nogi swe po drodze. Klimontowie już od rana jest sensacja niesłychana. Każdy ciekaw, każdy pyta. Gdzie ta trupa znakomita? Tłum przygląda się afiszom, co na wszystkich słupach wiszą, bo w afiszach właśnie piszą. W Klimontowie dzisiaj Hopsa słynna trupa pana Dropsa. O godzinie 5:00 z biurka popisuje się wiewiórka, bocian, ślimak, myszka polna i stonoga. Bardzo zdolna. Pokazane będą sztuki cud zręczności i nauki. A pan Drops na przedstawieniu pięknie zagra na grzebieniu. Bilet można w każdym czasie za 5 groszy. Nabyć w kasie. Już na rynku stoją ławy. Już się zebrał tłum ciekawy. Siedzą pani, panienki, burmistrz gruby, rejent cienki, doktor z włosem jak u jeża i starosta z sandomierza. Dookoła stoi gawieć, pragnąc także się zabawić. Pod apteką zaś po pracy zgromadzili się strażacy. Oto 5:00 już godzina, przedstawienie się zaczyna. Wyszedł więc pan Drops na rynek i z drewnianych pustych skrzynek przy pomocy dwojga dzieci w mig estradę zgrabną sklecił. A gdy stanął na tej scenie, rzekł: Zaczynam przedstawienie! Był pan Drops ubrany godnie, z gazet miał uszyte spodnie. Z rąk zwisała mu zarzutka, którą bocian zręcznie utkał, a wędrowny malarz z łaski pomalował w czarne paski. Nadto miał na czubku głowy cylinderek tekturowy, malowane sadzą wąsy i z buraka wielkie posy. Ręcz parsnął głośnym śmiechem, ależ mamy z nim uciekę. Co za strój, wołały panie, rozśmieszone niesłychanie. Śmiał się do rozpuku, umrzał zaś tłocząc się na bruku. Wprost ze śmiechu się pokonał, to dopiero maskarada. Tomek chrząknął i w skupieniu zagrał polkę na grzebieniu. Dziwna była to muzyka. Tomek tańczył, biegał, fikał, podskakiwał i przykucał, przy czym grzebień w górę rzucał. Ale grzebień pełen werwy poza Tomkiem grał bez przerwy i wirując mu nad głową grał poleczkę salonową. Grał Mazura. Po Mazurze Kujawiaka zagrał w górze. Potem marsz, potem walca. Tomek wspinał się na palcach i porządnie się nasapał, zanim grzebień wreszcie złapał i wpakował do kieszeni.
a słuchacze powstawali, bo muzyka trwała dalej, bez ustanku, bez wytchnienia, choć nie było już grzebienia. Brawo, brawo, rzekł starosta. Sztuczka nie jest taka prosta. Za starostą wszyscy żywawo zawołali. Brawo! 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 I bez końca trwały wrzaski, brawa, bisy i oklaski. Na stonogę, teraz kolej. Więc gromoli się powoli, wlecze setkę nóg, a na nich tyle szmatrzewików tanich i przebiera już nogami, przytupując trzewikami. Zwinna, zgrabna, lekka wiotka, ta przynajmniej jest czeczotka. Osiemnasta z 50, siódma zaś z 90. Drży estrada w takim pląsie, a stonogi nogi gną się. Jeszcze, jeszcze, a trzewiki przytupują w takt muzyki. To jest taniec, rzekł starosta. Nikt stonodze w nim nie sprosta. Ręca szuklasta, brawo, brawo, brawo! A stonoga od strażaków otrzymała bukiet matu. Po stonodze w okamgnieniu ślimak zjawił się na scenie. Ze swej muszli wyszedł z wolna, a w ślad za nim myszka. Mysz stanęła na ogonie. Ślimak wnet się wdrapał po niej. Mysz skoczyła na ślimaka. Ślimak na nią! Taka piramida się zrobiła, że się wcale nie kończyła. W chmurach tkwiąc jak długa kiszka, ślimak, myszka i raz jeszcze i na nowo. Dziw nad dziwy daje słowo. Każdy łatwo mógłby przysiąc, że ich razem było z 1000. Brawo, brawo, rzekł starosta. Sztuczka nie jest taka prosta. Rejent głośno ją wychwalał, a tłum wprost z zachwytu szalał. Mysz i ślimak dali nurka, a zjawiła się wiewiórka w zwinnych skokach i podskokach. Całą głowę miała w lokach, suknię z piki, czepek z włóczki i zaczęła swoje sztuczki. W łapki brała więc orzechy, po czym niby dla uciechy między widzów je rzucała i wciąż kogoś w nos trafiała. Taki nos, trącony z cicha, naprzód marszczy się, kicha, potem robi się zielony i od górnej jego strony nagle pęd wyrasta wąski, puszcza listki i gałązki. Na gałązkach zaś w pośpiechu rośnie orzech przy orzechu. Tłum je szybko z nosów zrywa, a orzechów wciąż przybywa, już ich leżą całe stosy. Wprost podziwiać takie nosy. Wtem wiewiórka swym ogonem pomachała w lewą stronę. Wszystko z nosów nagle znikło. Więc przybrały postać zwykłą. Rzekł starosta. Dziw nad dziwy. Krzyknął rejent. Cud prawdziwy. Burmistrz nic już nie rozumiał. A tłum cieszył się jak umiał. Przyszła kolej na Bociana. Bocian, postać dobrze znana,
wyszedł w dużych okularach, w meloniku, w getrach szarych, z gestem pełnym uprzejmości złożył ukłon publiczności, pyknął dziobem niby fajką i zniósł wielkie białe jajko. To ostrożnie je obróci, to przerzuci, to podrzuci, nagle... Co to? W jajku dziurka. Wyskakuje z niej wiewiórka, za wiewiórką myszka polna, za nią ślimak pełznie zwolna, za ślimakiem zaś nieboga ukazała się stonoga. Wreszcie wyszedł ze skorupy sam pan Drops, dyrektor trupy. Brawo, brawo! Rzekł starosta. Sztuczka nie jest taka prosta. Burmistrz milczał cały blask. Rejent podbiegł do estrady. Trupę, tak jak mógł wyspala. A to on wprost z zachwytu szalał. Po skończonym przedstawieniu Tomek jeszcze na grzebieniu zagrał marsza i czym prędzej ją obliczać stos pieniędzy. Bocian dochód obliczony poukładał mu królony, których było z 5000, jeśli nie dwa razy więcej. Te pieniądze po troszeczce poprzewoził strażak w beczce, potem trupa w restauracji, siadła wreszcie do kolacji. Tomek jadł za wszystkie czasy. Spałaszował metr kiełbasy, dwa talerze kapuśniaku, cynaderki, miskę flaków, a na deser mu podano talerz malin ze śmietaną. Bocian połknął 4 leszcze, potem tuzin płotek jeszcze, a to wszystko z wielkim smakiem, zagryz karpiem i szczupakiem. Dla ślimaka i stonogi przyniesiono 2 pierogi. Mysz dostała połeć sadła. A wiewiórka bestki jadła. Radość trupy była wielka. Za butelką szła butelka, aż tryskała lemoniada. Wreszcie Tomek tak powiada. Wszystko poszło znakomicie. Zarobiliśmy na życie, starczy nam na 4 lata. Trupa stała się bogata. Po niedolach naszych wielu dziś wyśpimy się w hotelu. Elegancko, w miękkich łóżkach, pod kołdrami na poduszkach. Ślimak w dobrym był humorze. Krzyknął: świetnie, dyrektorze, dziś wyłażę z mej skorupy i śpię w łóżku obok trupy. Hotel tonął jeszcze we śnie, kiedy rankiem bardzo wcześnie zajechały samochody kieleckiego wojewody. Blednie służba hotelowa, biegnie burmistrz Klimontowa, a tymczasem wojewoda szybko wchodzi już po schodach i powiada z miną mopsa. Gdzie śpi trupa pana Dropsa? Służba tylko w pas się kłania, bo nic nie ma do gadania. A hotelarz w rannym stroju szybko wchodzi do pokoju, gdzie śpi trupa w miękkich łóżkach, pod kołdrami, na poduszkach. Ślimak zerwał się z poduszki i ciekawie podniósł różki. Bocian klasnął tylko dziobem. Skąd siś znam już tę osobę? Tomek, widząc tylu ludzi, ziewnął. Po co nas się budzi? Wojewoda się uśmiechnął. Panie Dropsie, proszę, niech no pan się zbudzi, bo jest moda stać, gdy mówi wojewoda. Tomek zerwał się z posłania, już przeprasza, już się kłania, a wraz z Tomkiem trupa cała wojewodę powitała. Wojewoda się uśmiechnął. Panie Dropsie, proszę, niech no pan odwiedzi miasto Kielce. Będę panu wdzięczny, wiecie. Mam ja w Kielcach chorą wnuczkę. Może znacie jaką sztuczkę, która wnuczkę mą rozśmieszy, rozweseli i pocieszy. Nie poskąpię wam nagrody. Jestem pewien waszej zgody. Już czekają samochody. Odrzekł Tomek, bez wątpienia skorzystamy z zaproszenia. Jedzie trupa gładką szosą, samochody lekko niosą. W pierwszym siedzi wojewoda, w drugim Tomek.
a opodal w trzecim reszta trupy jedzie. Będą w Kielcach po obiedzie. Wojewoda rzecze dumnie. Trupa dziś wystąpi u mnie. Wnuczka będzie zachwycona. Państwo wejdą. Otóż ona. Leży wnuczka w miękkich puchach, główka cała w złotych loczkach, dołki w buzi, smutek w oczkach, wątłe rączki na kołderce, aż się wszystkim kraje serce. Wojewoda rzekł z westchnieniem, takie mam z nią utrapienie. Wciąż jej nudno, zawsze nudno, wprost poradzić sobie trudno. A panienka leży w łóżku, kręci loczek na paluszku. Tak mi nudno, gdy się zbudzę. Chyba się na śmierć zanudzę. Wojewoda rzekł z westchnieniem, proszę zacząć przedstawienie. Ledwie rzekł to, a już hopsa cała trupa pana Drobsa i przy łóżku małej wnuczki pokazuje swoje sztuczki. Panna naprzód kaprysiła, wnet się jednak ożywiła, nadzwyczajnej tej zabawie przyglądała się ciekawie i tak długo chichotała, aż zupełnie wyzdrowiała. Wojewoda w tej radości ucałował drogich gości, podziękował im serdecznie i tak prosił bardzo grzecznie. Zamiast tulać się po świecie, u mnie wszyscy zostaniecie. Zamieszkacie w oficynie. Moja kuchnia w Kielcach słynie. Nadto, jakem wojewoda, nie ominie was nagrody. A panienka klaszcze w ręce. Już się nie chce nudzić więcej. Bez was żyć nie będę w stanie. Panie Drobsie, pan zostanie. No i trupa pozostała. Stąd powstała bajka cała, którą w Kielcach bez wahania opowiada każda niania. Tomek został, choć był młody, sekretarzem wojewody. Trupa zaś dla ślicznej wnuczki wymyślała nowe sztuczki. Tomek wezwał swoich braci i wdzięczności dług im spłacił. Dał każdemu dom z ogrodem, krową, z psem i z samochodem. Z czasem wnuczkę wojewody wziął za żonę, sprawił gody, z żoną syna miał Tomasza, ale to już rzecz nie nasza.